Hej, witajcie serdecznie, mówi do Was Andrzej Mazur z kanału Znawca. Jeszcze Wam pokażę jedno akcesorium, jeden uchwyt, który skonstruowałem samodzielnie. Jest to uchwyt do kasku. Wezmę teraz kask, tak żeby zmieścił się w kadrze. Tutaj z tyłu na kasku zainstalowałem właśnie taki uchwyt, końcówkę, czyli właściwie głowicę kulową od takiego małego statywu. Od statywu tego typu właśnie, jak ten. Co prawda nie od takiego plastikowego, one wyglądają bardzo podobnie, ale ten jest stalowy i taki znacznie bardziej porządniejszy. I tutaj po prostu przykleiłem go na klej dwuskładnikowy typu cyanopan do kasku. Dodatkowo jest on przykręcony śrubą taką standardową, która tutaj była w zestawie, tylko nieco wydłużoną. No wymagało to nieco osłabienia kasku w pewnym sensie. Śruba miała co prawda tylko 3 mm grubości. Na pewno nieco zmniejszyło to bezpieczeństwo kasku, ale myślę, że to nie jest jakiś aż taki znacząca sprawa. Tak to wygląda. Prawda, on jest dostosowany, jego położenie do swojej takiej innej kamery, którą miałem wcześniej, nie do GoPro. Tam ona była taka dosyć wysoka, dlatego ten uchwyt jest dosyć mocno z tyłu zainstalowany. Kamera GoPro na pewno ten kask by przysłaniał w tej chwili, gdybym chciał zainstalować. Przykręcić tutaj kamerę GoPro. Kamera GoPro ma duży kąt widzenia, ale nawet w tej chwili będę mógł to zastosować dzięki przedłużce w postaci tego uchwytu kulowego, który Wam pokazywałem wcześniej. Wystarczy odkręcić tą taką stopkę, która była w zestawie. Teraz przykręcę ten uchwyt kulowy, który mi wydłuży. Już do tego będę mógł przykręcić. I tak to wygląda, moi drodzy. Oczywiście wiecie, że standardowo kamera GoPro jest wyposażona w uchwyty przyklejane. Te moje rozwiązanie to jest taki przykład do innej kamery, której akurat nie wiem, czy z tą kamerą zda egzamin. Jeśli nie, to po prostu wykorzystam standardowe przyklejane klipsy. Te rozwiązanie ma tą zaletę, że jest dosyć mocne i solidnie kamera trzyma się kasku i właściwie nie ma niebezpieczeństwa, że odpadnie podczas jazdy. Natomiast rozwiązanie przyklejane zawsze nie wydaje się takie do końca pewne. Jak to wygląda? Całkiem profesjonalnie. Znaczy, że na motocykl to prawdopodobnie bezpiecznie byłoby zamontować w obudowie wodoszczelnej, żeby jakieś śmieci nie uszkodziły kamery, a w razie jakiegoś przypadkowego deszczu nie zamoczyły jej.